Zmiany otoczenia prawnego powodują, że obecnie w wielu spółkach podejmowane są decyzje o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności. W tym filmie opowiem o tym, z jakimi kosztami należy się liczyć, decydując się na przekształcenie spółki. Po pierwsze, na koszty przekształcenia składają się koszty notarialne, ponieważ uchwała wspólników o przekształceniu wymaga formy aktu notarialnego. W przypadku niektórych przekształceń forma aktu notarialnego jest przewidziana również dla planu przekształcenia. Dzieje się tak wówczas, gdy spółką przekształcaną jest spółka jednoosobowa, czyli taka, w której jest tylko jeden wspólnik albo akcjonariusz. Za przygotowanie tych aktów notarialnych notariusz pobiera wynagrodzenie zwane taksą notarialną. Wysokość tej taksy ustala notariusz. Warto jednak wiedzieć, że przepisy określają maksymalne stawki, jakie notariusz może pobrać za dokonanie poszczególnych czynności. Z naszego doświadczenia wynika, że koszty notarialne wynoszą zwykle od kilkuset do kilku tysięcy złotych. W przypadku przekształcenia w spółkę akcyjną plan przekształcenia musi zostać poddany badaniu przez biegłego rewidenta. Za przygotowanie opinii na temat poprawności i rzetelności planu przekształcenia biegłemu przysługuje wynagrodzenie, które co do zasady ustala sąd rejestrowy. Wysokość tego wynagrodzenia może się wahać od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. W przypadku pozostałych typów przekształceń obowiązek badania planu przekształcenia przez biegłego został jakiś czas temu zniesiony, co pozwoliło znacznie obniżyć koszty tych przekształceń. Aby przekształcenie spółki doszło do skutku, konieczne jest dokonanie wpisu w KRS. Od wniosku o wpis spółki przekształconej w rejestrze przedsiębiorców należy uiścić opłatę sądową. Dodatkowo, jeżeli plan przekształcenia podlega badaniu przez biegłego rewidenta, opłatę sądową należy uiścić również od wniosku o jego wyznaczenie. Jeżeli wnioski w postępowaniu rejestrowym są składane przez profesjonalnego pełnomocnika, należy opłacić również opłatę skarbową od złożonego przez niego pełnomocnictwa. Łącznie koszty postępowania rejestrowego wynoszą zwykle około kilkuset złotych. Ponieważ proces przekształcenia może być trudny do samodzielnego przeprowadzenia, spółki często decydują się na zaangażowanie profesjonalnych doradców prawnych i podatkowych. Koszty takiego doradztwa uzależnione będą od indywidualnych ustaleń, a także od jego zakresu. Po więcej informacji na temat kosztów przekształcenia zapraszam do opisu filmu. Zamieściliśmy tam link do naszego artykułu oraz nasze dane kontaktowe.